To być może najsłynniejsze zdjęcie w dziejach. Ukazuje jeden z przełomowych momentów II wojny światowej. Wzniesienie amerykańskiej flagi na japońskiej ziemi. Ale Iwo Jima to nie tylko ta fotografia. Iwo Jima była punktem zwrotnym w amerykańskiej kampanii na Pacyfiku. Decydującym, choć kosztownym zwycięstwem. Korpus Marines poniósł tam największe straty w swojej historii. Pewnie myślicie, że wiecie, co się stało. Ale prawdziwa historia Iwo Jimy kryje się na obrzeżach rzeczywistości, w analizach kolorowych filmów, relacjach naocznych świadków i niszczejących pozostałościach samego pola bitwy. Oto opowieść o wydarzeniu, które pomogło ukształtować amerykańską piechotę morską. Oto Iwo Jima, od inwazji po zwycięstwo. Historia bez retuszu. Bitwa o Iwo Jimę. Data: luty 1945 roku. Ostatni rok II wojny światowej. Miejsce: odległy zakątek japońskiego imperium, Iwo Jima. W bitwie o panowanie nad tą małą wyspą ponad 100 tysięcy Amerykanów, głównie Marines, zmierzyło się z 22 tysiącami zaprawionych w boju japońskich obrońców. Dla tych, którzy tam walczyli, Iwo Jima to kwintesencja starcia na śmierć i życie. Młodzi Marines, często bez doświadczenia, trafiali nagle do okrutnego, nienawistnego świata. Człowiek patrzy przed siebie i widzi martwego żołnierza z wcześniejszej fali. Coś takiego robi wrażenie na 18-latku, ale nie można się cofnąć. Nie czułem bólu, dopóki nie wsunąłem tam dłoni i nie poczułem krwi. Palce natrafiły na dziury po pociskach. Byliśmy przerażeni. Ale nauczono nas, że po wylądowaniu mamy iść naprzód. Wydarzenia na Iwo Jimie uwieczniono na kolorowym filmie. Materiał jest makabryczny i wstrząsający. Ale przez wiele lat ponurą prawdę tych zdjęć przesłaniała słynna fotografia 5 anonimowych Marines i 1 sanitariusza marynarki stawiających amerykańską flagę. Kiedy prasa ujawniła, że to 2 flaga wzniesiona na wyspie, pojawiły się kontrowersje. Jedno z najsłynniejszych zdjęć świata powstało z odtworzenia. Naszym zdaniem różnica między obydwoma flagami polegała na tym, że pierwszą flagę wzniesiono dla wszystkich Marines na wyspie, a drugą dla poprawy morale ludzi w Stanach. Góra Suribachi o wysokości 169 metrów nad poziomem morza to najwyższy punkt na Iwo Jimie. Jej zbocza były usiane zamaskowanymi stanowiskami ogniowymi. Kiedy zaczęła się bitwa, amerykańscy dowódcy uznali, że zdobycie Suribachi poważnie ograniczy japońskie możliwości obserwacyjne i wezwali artylerię. 5 dnia walk na górę wysłano oddział Marines. Wzięli ze sobą flagę na wszelki wypadek. Wyruszyliśmy rano. Charles Lindbergh udzielił tego wywiadu na krótko przed śmiercią w roku 2007. Był ostatnim z żołnierzy, którzy wznieśli flagę. Zaczęliśmy się wspinać około 9:30. Wierzcie lub nie, ale na szczyt dotarliśmy o 10:30. Wróg nie stawiał oporu. Nie natknęliśmy się na żadnych Japończyków. Ustawili flagę. Sfotografował to sierżant Louis Lowery, reporter magazynu Marines Leatherneck. Pierwsza flaga była znacznie mniejsza od drugiej. Mimo to Marines na dole doskonale ją widzieli. Przywiązaliśmy flagę do tyczki, zanieśliśmy na najwyższe miejsce i ustawiliśmy. Stałem mniej więcej po środku. W trakcie stawiania tyczka strąciła mi hełm. Miał dość silny wiatr. Flaga od razu się rozwinęła.
Ludzie na dole oszaleli. Wtedy stało się coś niezwykłego. Marines na dole zobaczyli flagę i zaczęli wiwatować. Wzruszająca chwila. Krzyczeli i strzelali. To była chwila triumfu. Wszystkie okręty przy brzegu zaczęły wyć syrenami, gwizdać gwizdkami, robić wielki hałas. Wszyscy to słyszeli. Nie wszyscy Marines mogli się cieszyć tą chwilą. Iwo Jima była mała, zaledwie 23 km kwadratowe. Ale każdy centymetr był piekłem. Japończycy zawzięcie bronili swojej ziemi. Wszyscy w mojej kompanii leżeli plackiem. Kiedy ujrzeliśmy flagę, byliśmy właśnie pod ciężkim ogniem Japończyków z kilku pozycji. Żaden z moich ludzi nie ośmielił się wstać. Ryzyko było zbyt duże. Sekretarz marynarki James Forrestal, który dotarł na Iwo Jimę na pokładzie USS Eldorado, widział flagę powiewającą na szczycie. Chciał ją zachować dla potomnych, więc jej miejsce zajęła inna. Po zabezpieczeniu góry Suribachi, dowództwo Marines wysłało na szczyt drugi oddział. Oto pierwsza flaga wnoszona na szczyt. Miała mniej więcej 70 na 140 cm. Druga była prawie dwa razy większa, 140 na 240 cm. Joe Rosenthal, fotograf Associated Press, towarzyszył 40 żołnierzom kompanii E 2 batalionu 28 pułku Marines, którzy nieśli drugą flagę na szczyt Suribachi. Rosenthal zrobił słynne zdjęcie przypadkiem, naciskając migawkę w chwili, kiedy sześciu anonimowych Amerykanów wznosi amerykańską flagę na japońskiej ziemi. Wydarzenie to zarejestrował także kamerzysta korpusu Marines, sierżant Billy Genaust. Wtedy nikt z nich nie wiedział, że przejdą do historii. Rosenthal nie był pewien, czy uchwycił ustawianie flagi, poprosił więc Marines o pozowanie do innego triumfalnego zdjęcia. Jego film trafił do bazy marynarki na Guam, gdzie został wywołany i przesłany dalej z tego budynku, pierwotnej siedziby Trans-Pacific Cable, przekroczył linię zmiany daty i trafił do agencji zaledwie 18 godzin po zrobieniu zdjęć. W roku 1945 Joe Rosenthal zdobył fotograficzną nagrodę Pulitzera, ale później pojawiły się problemy. Na pytanie, czy zdjęcie z flagą było pozowane, odpowiedział twierdząco. Myślał, że chodziło o to triumfalne, a nie o zdjęcie ze stawianą flagą. Prasa oszalała. Zdjęcie określano jako zwyczajną propagandę. Ale żadne kontrowersje nie mogły umniejszyć znaczenia tej fotografii. Stany Zjednoczone ponosiły spore straty. Kraj miał dość wojny. To zdjęcie dodało Amerykanom wiary. Jeśli Japonia ma być pokonana, Ameryka potrzebuje ludzi i sprzętu, żeby uderzyć na japońskie wyspy. Szacowano, że w operacji może polec nawet milion Amerykanów. Prezydent Franklin Delano Roosevelt potrzebował symbolu, by sprzedać siódmą emisję obligacji wojennych, która miała sfinansować inwazję. Znalazł go na pierwszej stronie gazety. Ale prawdziwa historia Iwo Jimy wykracza poza ramy wizerunkowe. Wprawdzie nad górą Suribachi powiewała amerykańska flaga, ale większość Amerykanów nie wiedziała, że słynne zdjęcie wykonano 5 dnia zaciekłej bitwy, która miała trwać jeszcze 4 tygodnie. W jaskiniach, bunkrach i tunelach wciąż kryły się tysiące Japończyków. Na Iwo Jimie miały polec jeszcze tysiące amerykańskich Marines.
Iwo Jima to wyspa ochrzczona krwią. W 1945 roku tysiące amerykańskich i japońskich żołnierzy toczyło tu pięciotygodniową bitwę, w której prawie nie brano jeńców i nie okazywano litości. Jak na tamte czasy, bitwa została doskonale udokumentowana. Materiał nie ogranicza się do czarno-białych zdjęć, typowych dla relacji z ówczesnych pól bitew. Lżejszy sprzęt i kolorowe filmy jak ten pozwalały ukazać Iwo Jimę z niezwykłym, uderzającym realizmem. Iwo Jima to wyspa, o której przed bitwą słyszało niewielu Amerykanów. Leży 1220 km na południe od Tokio i 1300 km na północ od Guam. W czasie wojny była częścią zewnętrznego pierścienia obrony Japonii. Dziś rząd Japonii pozwala na wizyty turystów na wyspie tylko w jednym dniu w roku. To dzień pamięci o wszystkich, którzy oddali życie na Iwo Jimie. Nasza ekipa dostała specjalną zgodę na przyjazd na Iwo Jimę. Dziś tak samo surową i niedostępną jak w czasie II wojny światowej. Iwo Jima jest bardzo niegościnna. Po pierwsze jest mała, właściwie pustynna, z bardzo skromną roślinnością. Po japońsku Iwo Jima znaczy siarkowa wyspa. Jest pełna kwaśnych wyziewów i smagana wiatrem. To pod każdym względem okropne miejsce. Chociaż na wyspie nie ma naturalnych źródeł wody, mała odległość dzieląca Iwo Jimę od Tokio i amerykańskich baz na Marianach nadawała jej kluczowe znaczenie. Dzięki stacji radarowej i lotniskom stanowiła skuteczną zaporę dla amerykańskich samolotów latających w japońską przestrzeń powietrzną. Te same lotniska, już przejęte, stawały się bazą wypadową w czasie amerykańskich nalotów na Japonię. By skruszyć obronę Iwo Jimy, w listopadzie 1944 roku Amerykanie rozpoczęli serię bombardowań. Na początku 1945 roku amerykańska marynarka wojenna zgromadziła prawie 500 okrętów do inwazji na Iwo Jimę. Flota inwazyjna dorównywała siłom wysłanym na plaży Normandii we Francji ponad 8 miesięcy wcześniej. Alianci liczyli na podobny rezultat. Dzień D na Iwo Jimie, zwany Dog Day, przypadał na 19 lutego 1945 roku. Atak miał się rozpocząć o 9. Żeby dotrzeć na Iwo Jimę, większość Marines musiała przepłynąć ponad 6 tysięcy kilometrów z Hawajów. Jak widać na tych zdjęciach, nie mieli wiele zajęć poza ciągłymi ćwiczeniami i odprawami. Nic nie wiedziałem o tej wyspie. Kiedy wsiedliśmy na okręt, pokazywali nam tylko gumowe makiety. Kiedy patrzyło się na nie z góry, przypominały kotlet schabowy. W chwili inwazji siły japońskie na Iwo Jimie liczyły około 22 tysięcy ludzi. Znacznie więcej niż mogła utrzymać wyspa. Klęski japońskiej marynarki w starciach z flotą aliantów uniemożliwiały dostarczanie zaopatrzenia. Przed inwazją amerykańska artyleria okrętowa ostrzeliwała wyspę przez 3 dni. Marines musieli dotrzeć na wyznaczone pozycje. Z okrętów przesiedli się do barek desantowych. Atak nie powinien przysporzyć problemów. Ale Iwo Jima była nietypowa. Od linii obronnych po trudny teren. Plaże pokrywał gruboziarnisty, wulkaniczny piasek, który ustępował pod większym naciskiem. Każdy marine niósł od 25 do 55 kilo ekwipunku. Pokonanie zaledwie kilku metrów plaży było niezwykle trudne. When I got off the ramp,
Kiedy zeskoczyłem z rampy, zapadłem się po kostki i padłem na kolana. Kolega spytał, czy dostałem. Nie, utknąłem w piasku. Marines wylądowali w rejonie góry Suribachi. Na czterech plażach o kryptonimach Green, Yellow, Red i Blue. Pierwsze fale nie napotkały żadnego oporu. Wydawało się, że naloty i ostrzał artyleryjski zrobiły swoje. Ale nadzieje okazały się złudne. 30 minut po rozpoczęciu desantu Japończycy otworzyli morderczy ogień. Na brzegu okazało się, że wokół leżą nie tylko martwi Marines, ale także głowy, ręce, nogi i inne szczątki. W powietrzu fruwało mnóstwo odłamków, jedne wielkości palców, inne całej dłoni. Kiedy kolejne fale Marines docierały na ląd, atak się załamał. W strefach lądowania zapanował chaos. Wyskakujemy na ląd i co dalej? Mamy biec w prawo czy w lewo? Słychać wystrzały z broni ręcznej, huk wybuchów. Musimy radzić sobie sami, nikt nami nie dowodzi. Japończycy zaskoczyli Marines pomysłowymi i skutecznymi liniami obronnymi. Ale Amerykanie zdołali się przegrupować i do końca pierwszego dnia wysadzili na ląd 30 tysięcy ludzi. Góra Suribachi została odcięta, ale za wysoką cenę. 2300 Amerykanów zginęło lub odniosło rany. Słyszeliśmy nadlatujące pociski. Cały czas zakładaliśmy, że wróg czai się wszędzie, za każdą skałą. I bardzo często tak było. Piątego dnia, kiedy nad Suribachi załopotała amerykańska flaga, Marines zajmowali 1/3 wyspy, ale liczba ofiar wzrosła do 5000. A to był dopiero początek. Nie widzieliśmy wroga, a wszędzie wokół ginęli nasi koledzy. To było bardzo frustrujące. Często wspominam chłopaków, którzy dosłownie poświęcili swoje życie, rzucając się na granat, żeby ocalić kolegów. Na Iwo Jimie nie było bezpiecznych miejsc. Niektóre były tylko mniej niebezpieczne. W lutym 1945 roku amerykańscy Marines mieli nową nazwę dla piekła. Zwali je Iwo. W bitwie o Iwo Jimę starły się dwa światowe mocarstwa. Stany Zjednoczone Ameryki i Cesarstwo Japonii. To była najbardziej krwawa bitwa Marines w całej II wojnie oraz pierwszy atak na rdzennie japońską ziemię. Obroną wyspy dowodził ten człowiek, generał Tadamichi Kuribayashi, żołnierz ze starej samurajskiej rodziny. Jakiś czas spędził w Ameryce, znał jej możliwości i wiedział, że koniec wojny jest bliski. Generał Kuribayashi miał plan. Wiedział, że nie wróci do domu. Pisał o tym żonie. Ale chciał drogo sprzedać życie swoje i swoich żołnierzy. Mimo fatalizmu, Kuribayashi był bardzo kreatywny. Im dłużej utrzyma Iwo, tym więcej czasu zyskają wyspy japońskie na przygotowania do amerykańskiej inwazji. W poprzednim roku Marines pokonali Japończyków na Saipanie, Guam, Tinianie i wyspach Palau. Kuribayashi wyciągnął wnioski z tych klęsk. Frontalny szturm z jego chaotycznym ostrzałem i walką na miecze nie miał szans w zestawieniu z amerykańską bronią maszynową. Kuribayashi zastosował podejście jiu-jitsu, kontrolując postępy wroga poprzez stopniowe ustępstwa. Marines mieli sprawdzoną taktykę.
Bombardowanie, desanty z morza, ustawienie przyczółka, natarcie. Dziś wiemy, że Iwo Jima musiała upaść. Cesarska marynarka traciła siły. Japończycy przeznaczyli samoloty do nadchodzącej bitwy o Okinawę. Broniąc Iwo Jimy, Kuribayashi musiał zrobić to, co Amerykanie. Improwizować. Wiedział, że Amerykanie uderzą prawdopodobnie na wąskim odcinku plaży pod Suribachi. Nie zamierzał powtarzać niemieckich błędów z Normandii. Niemcy w dość amatorski sposób stworzyli wąski pas obrony wzdłuż wybrzeża. Kiedy ją przełamaliśmy, było po wszystkim. Japończycy okazali się sprytniejsi, przynajmniej moim zdaniem. Wciągnęli Amerykanów w głąb lądu, tym samym minimalizując ich dominację ogniową. Wiedzieli, że kiedy Amerykanie wejdą na ląd, ostrzał z morza i powietrza ustanie. Plan Kuribayashiego był prosty. Zamierzał zmienić wyspę w śmiertelną pułapkę, która pochłonie jak najwięcej amerykańskich istnień. Przyczółek był zagrożeniem, ale Kuribayashi wiedział, że jeśli jego żołnierze mają walczyć, muszą wstrzymać ostrzał. Dlatego kazał wykuć potężny kompleks grot i tuneli. Ten przekrój ukazuje około 18 kilometrów tuneli, które ciągnęły się z jednego krańca wyspy na drugi. We wnętrzu Suribachi powstało aż 11 poziomów stanowisk ogniowych i bunkrów. Japończycy mogli się między nimi przemieszczać, jak w 11-piętrowym wieżowcu, i ostrzeliwać wroga. Współczesna Iwo Jima wciąż nosi ślady po obronie Kuribayashiego. To święta ziemia, zarówno dla amerykańskiego Korpusu Marines, jak i dla Japończyków. Wszędzie ustawiono kapliczki z ofiarami i wotami. Od szczytu Suribachi, gdzie na słynnym zdjęciu Amerykanie wznieśli swoją flagę, po mniejsze bunkry i wejścia do jaskiń. Iwo Jima jest gorąca i wilgotna. Cień to luksus. Ale w jaskiniach i tunelach było jeszcze gorzej. Siarkowe, gorące źródła ogrzewają powietrze. Pod ziemią może być goręcej niż na powierzchni w palącym słońcu. Nasze kamery odwiedziły centrum podziemnego świata Iwo Jimy, sztab Kuribayashiego. Grota znajduje się w północnej części wyspy, jak najdalej od atakujących Marines. Historyk II wojny światowej Daniel Martinez zbadał tunel. Ujrzał świadectwa historii rzadko oglądane przez Amerykanów. Niektóre części jaskini, jak prywatna kwatera Kuribayashiego, były zbyt ciemne i ciasne, by je sfilmować. Jestem w głównym korytarzu podziemnego tunelu generała Kuribayashiego. Za mną jest jego sypialnia. Przede mną korytarz prowadzący do większej sali i centrum łączności. Tunel jest wysoki na metr i ma około 60 cm szerokości. Temperatura sięga tu ponad 30 stopni. Jest naprawdę gorąco. Idę długim tunelem, który prowadzi na plażę inwazyjną. W tym przestronnym przejściu jest wiele ciekawych rzeczy, pozostałości po II wojnie, jak maszyna do oczyszczania wody służyła żołnierzom z tego stanowiska. To musiał być punkt zborny. Łączą się tu trzy tunele. Wejścia do jaskiń zwykle wysadzali Amerykanie, ale to wysadzili sami Japończycy. Nie mogli pozwolić, żeby Marines wdarli się do środka i zajęli system korytarzy. Wiele jaskiń jest zbyt niebezpiecznych, by je zwiedzać. Można tu nadal natrafić na niewypały i niewybuchy.
Inne są zasypane od czasów bitwy. Prawie na pewno znajdują się w nich szczątki poległych Japończyków i Amerykanów. Kuribayashi stworzył podziemną fortecę, aby uczynić z bitwy o Iwo Jimę bitwę na wyczerpanie. Japońska artyleria, ukryta w bunkrach wykutych w zboczu góry, miała milczeć w czasie amerykańskiego ostrzału. Krajobraz Iwo Jimy ma dość charakterystyczną rzeźbę, która zapewniała Japończykom osłonę. Mogli budować bunkry i stanowiska ogniowe, wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu i doskonale się maskując. Żeby nie ujawnić swoich pozycji, Kuribayashi nie ostrzeliwał amerykańskich okrętów cumujących przy brzegu. Amerykanie mieli wylądować i utknąć w wulkanicznym piasku. Zanim wznowiliby natarcie, dostaliby się pod huraganowy ogień Japończyków. Jedno wielkie złomowisko. Jeepy, czołgi, transportery i amfibie. Wszystko zniszczone. Rozkaz Kuribayashiego, zwany Przysięgą Mężnej Walki, doskonale ukazuje japońskie nastawienie na Iwo Jimie. Generał pisał, że będziemy chwytać bomby, uderzymy na wrogie czołgi i zniszczymy je. Każdy z nas spełni swój obowiązek i zabije 10 wrogów, zanim sam skona. Marines mieli wkrótce odkryć, że Japończycy chętnie wykonają ten rozkaz i że wolą śmierć od kapitulacji. Zażarte walki o Iwo Jimę uczyniły z tej wyspy o powierzchni zaledwie 23 km kwadratowych prawdziwe piekło na ziemi. Dzięki systemowi podziemnych tuneli Japończycy stworzyli pole bitwy bez linii frontu. Pojawiali się wszędzie przed i za nacierającymi Amerykanami. Mimo niezwykłej taktyki wroga, która powodowała olbrzymie straty, Amerykanie mieli przewagę. Japończycy stracili flotę i nie mogli zaopatrywać garnizonu wyspy. Byli gorzej uzbrojeni. Wróg był 5-krotnie liczniejszy. Poza tym musieli walczyć nie tylko z Marines, ale także z głodem i pragnieniem. Mniej więcej w połowie bitwy Japończykom skończyła się żywność. Nie mieli też wody. Woda była problemem także dla Marines. Na wyspie nie ma naturalnych źródeł. Wodę dostarczano nam w kanistrach. Przywozili ją chyba z Saipanu. Problem w tym, że wcześniej w kanistrach była benzyna lub ropa. Kiedy przelewaliśmy wodę do manierek, najpierw trzeba było pozbyć się ropy. Japończycy mieli na Iwo Jimie 2 lotniska, ale stracili wszystkie samoloty. Amerykanie panowali w powietrzu, ale Japonia miała w zanadrzu nową, straszliwą broń. Pilotów kamikadze. Szacuje się, że 50 kamikadze wystartowało z wysp japońskich i zaatakowało amerykańską flotę. Zatopili jeden okręt i jeden uszkodzili. Działalność kamikadze można uznać za wyraz japońskiej desperacji. Ale z drugiej strony był to pokaz japońskiej determinacji. Od kamikadze po jaskinie i piasek na Iwo Jimie wszystko było inne. Jak widać na tych zdjęciach, trudny teren i brak osłony czyniły jeepy i czołgi łatwymi celami.
Wyrzutnie rakiet musiały szybko zmieniać pozycję, żeby uniknąć namierzenia i zniszczenia. Żołnierze afroamerykańskich jednostek pomocniczych, widoczni na tych fotografiach, także brali udział w operacji, kierując amfibiami oraz dostarczając na brzeg zaopatrzenie i uzupełnienia. Bronią, która najlepiej sprawdzała się w niszczeniu japońskich umocnień, był miotacz ognia. Istniały dwa sposoby. Jeden polegał na naciśnięciu spustu i zalaniu wroga płomieniem. W drugim zalewało się jaskinie napalmem i dopiero wtedy naciskało spust. Trzeba było stać dość blisko, więc czuło się żar. Temperatura była bardzo wysoka. Miotacze ognia występowały w dwóch wersjach. Model plecakowy zawierał 15 litrów mieszanki. Zwykle wyrzucał dwusekundowe strumienie na odległość do 60 metrów. Czołgi z miotaczami ognia zwano Bronsonami lub Zippo, bo kojarzyły się z zapalniczkami. W zbiornikach miały do 300 litrów mieszanki. Ich zasięg wynosił 150 metrów. Pod osłoną ognia karabinowego operator miotacza podchodzi do jaskini. Wstaje i naciska spust. Czasem płonący Japończycy wybiegali na zewnątrz. Innym razem nic się nie działo, więc nie wiedzieliśmy, czy ktoś tam był. Japończycy kryli się przed ogniem w głębi jaskiń, ale płomienie pochłaniały cały tlen, więc ludzie się dusili. Amerykanie nie ufali poddającym się Japończykom, którzy często chowali w zanadrzu odbezpieczone granaty. Na tych zdjęciach widać, że wielu jeńców musiało się rozebrać. Teraz grozi im coś innego. Marines za nimi nie przepadają. Nie rozumieliśmy ich, ale wiedzieliśmy, że byli przerażeni i zziębnięci. Wszyscy wokół wołali, żeby zabić sukinsynów. Na szczęście udało nam się ich odprowadzić. Większość obrońców Iwo Jimy, przynajmniej 90%, zginęło na wyspie. Pod koniec walk japoński garnizon liczył zaledwie 1100 ludzi. Dla wielu Japończyków śmierć była lepsza od hańby niewoli. Niektórzy weterani mają niezwykłe wspomnienia. Prowadziłem dwóch rannych jeńców. Z naprzeciwka jechał czołg. Szli przede mną i nagle jeden z nich rzucił się pod gąsienicę. Nie chciał zhańbić swojej rodziny. Drugi w ogóle nie zareagował. Po prostu szedł dalej, jakby nic się nie stało. Natarcie Marines trwało, ale każda zdobyta pięć ziemi przynosiła nowe ofiary. Od trutką na koszmar stał się wisielczy humor. Jeden z chłopaków dostał w pierś. Usiadł i mówi, że czuje się, jakby ktoś przywalił mu kilofem. Drugi pyta, skąd wiesz, dostałeś kiedyś kilofem? Wszyscy się roześmiali. Wielu Marines nie mogło sobie poradzić z rosnącą liczbą ofiar i przeciągającą się jatką. Poważnym problemem stał się zespół stresu bojowego. Stres bojowy miał takie same skutki jak postrzał. Różnica polegała na tym, że żołnierz nie krwawił. Ja po prostu pękłem. To wszystko mnie przerosło. Nie mogłem już na to patrzeć. Potem uznałem, że nigdy za to nie przeproszę. Nikt nie widział tego, co ja.
Nikt nie widział tego, co ja. Podobnie myśli wielu weteranów z Iwo Jimy. Nawet kiedy bitwa zbliżała się do końca, Marines wciąż musieli walczyć i ginąć za każdą pięć ziemi. Żona powiedziała, że próbuje o tym zapomnieć od 60 lat, że pora z tym skończyć. Nigdy tam nie wróciłem. Nigdy nie czułem takiej potrzeby. Uważam, że nie powinni oddawać im Iwo Jimy. To powinien być pomnik. W połowie marca 1945 roku bitwa o Iwo Jimę dobiegła końca. Większość wyspy została zdobyta. Amerykanie stworzyli tam bazę lotniczą i lądowisko dla bombowców atakujących japońskie fabryki. 25 marca 1945 roku Marines zlikwidowali ostatnie punkty oporu. W trakcie pięciotygodniowych walk zginęło więcej Marines niż w jakiejkolwiek innej bitwie w całej historii korpusu. W sumie poległo 6821 Amerykanów, w tym 5931 Marines. Czy było warto? To pytanie wciąż budzi kontrowersje. Jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę Amerykanów, którzy przeżyli dzięki awaryjnemu lądowisku oraz wzrost presji na Japonię, zajęcie Iwo Jimy wydaje się uzasadnione. Ten sukces ocalił wiele amerykańskich istnień. Ale nawet kiedy wyspa z pola bitwy zmieniła się w amerykańską bazę, Japończycy nie rezygnowali. Samotni żołnierze ukrywający się w tunelach i jaskiniach. 6 stycznia 1949 roku, prawie 3,5 roku po wojnie, poddało się dwóch ostatnich Japończyków. Bitwa o Iwo Jimę dobiegła końca. Po bitwie setki Marines pochowano na tymczasowym cmentarzu na wyspie. Od tamtej pory wszystkie ciała ekshumowano i przeniesiono w rodzinne strony poległych lub na cmentarze wojskowe. Iwo Jima pozostawała pod kontrolą Amerykanów do roku 1968, kiedy zwrócono ją Japonii. Zgodnie z międzypaństwową umową, goście mogą odwiedzać wyspę raz w roku, żeby oddać hołd poległym. Lotnisko, na którym kiedyś lądowały B-29, dziś służy weteranom obu stron pielgrzymującym na Iwo Jimę. Spoglądają w dół i co się dzieje? Wcześniej żartują, śmieją się i nagle zapada cisza, jak w katedrze. Wszyscy milkną, atmosfera robi się uroczysta. Widać, jakie wrażenie robi na nich widok wyspy poniżej. W 2007 roku Iwo Jima wróciła do swojej dawnej nazwy Iwo To. Ale dla weteranów zmiana nazwy nie oznacza końca wspomnień. Wyspa jest zarośnięta, teren wciąż niebezpieczny. Wiele jaskiń i tuneli pozostaje zamkniętych. Każda wyprawa przynosi nowe znaleziska. Ale szukanie pamiątek jest surowo zabronione. Dzięki wulkanowi Iwo wciąż się powiększa i plaże sięgają coraz dalej w głąb morza. Ale dla weteranów wyspa zastygła w czasie. Kiedy ponownie staje się na czarnym piasku Iwo Jimy,
Wszystko wraca. Wspomnienia są bardzo żywe. Wystarczy zamknąć oczy i człowiek ma wrażenie, że bitwa ciągle trwa. Kolega ginie od ognia artyleryjskiego, a my zadajemy sobie pytanie, dlaczego on? Dlaczego nie ja? Dlaczego ja żyję, a on poległ? Celem wizyt większości Amerykanów jest Góra Suribachi. Nieśmiertelniki pozostawione w miejscu, gdzie wzniesiono słynną flagę, upamiętniają poległych żołnierzy. Marines zostawiają tu swoje stare nieśmiertelniki jako symbole oddania i wierności korpusowi. Dla tych, którzy tu walczyli, to czas refleksji. Dawni wrogowie są dziś przyjaciółmi, sojusznikami, którzy odnawiają zerwane kiedyś więzy. Pora zapomnieć o uprzedzeniach wobec Japończyków. Spojrzeć na nich inaczej. Zapominamy o uprzedzeniach przynajmniej tego jednego dnia, bo wszyscy jesteśmy tam, żeby oddać cześć poległym. Wśród młodych i starych, którzy odwiedzają Iwo Jimę, są tacy ludzie jak Harlan Glenn. Przyjechał tu w związku z obietnicą, którą wiele lat temu złożył weteranowi z Iwo. Tym weteranem był Daniel Thomas, sanitariusz marynarki, odznaczony brązową gwiazdą. Na łożu śmierci prosił, żeby jego prochy rozsypać na jałowym polu bitwy, która pochłonęła jego przyjaciół i odebrała mu niewinność. Matt, sanitariusz trzeciej klasy, Daniel Bert Thomas, kompania F, 3 batalionu, 23 pułku Marines. Żegnaj, przyjacielu. Jeden dzień w roku. Jeden. Tylko tyle mamy. Co roku liczba weteranów, którzy przyjeżdżają na Iwo Jimę, jest coraz mniejsza. Nawet kiedy ich liczba spada, ludzie, którzy przelewali krew, którzy przeżyli dzięki odwadze lub zwykłemu szczęściu, wracają na Iwo Jimę, pragnąc uczynić z przeszłości moment ważny dla siebie, dla II wojny światowej i dla Korpusu Marines. Czym jest Iwo Jima dla Marines i dla naszego kraju? Bitwą, za którą nadano najwięcej medali honoru. 22 medale dla Marines i 5 dla marynarzy. 27 medali honoru w jednej bitwie. Na Iwo Jimie śmierć nie wybierała. 13 z 27 odznaczonych medalem honoru poległo. Śmierć zabrała też 3 z 6 żołnierzy uwiecznionych na słynnym zdjęciu Joe Rosenthala. Nic dziwnego, że ta słynna fotografia stała się wzorem dla pomnika. Pomnik Korpusu Piechoty Morskiej na cmentarzu w Arlington odsłonięto w roku 1954. Jest hołdem dla wszystkich Marines poległych w boju. Wersja polska, Smack Jam Studio, tekst Marcin Skrobosz, czytał Radosław Popłonikowski.